Tekst manny na 6 września nie spotkać cię nic złego. Psalm 91, werset 10. Komentarz parauzyjny. Nic w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Mogą występować zakłócenia w naszych cielesnych sprawach, wygodzie lub biegu życia. Gdy przypomnimy sobie jednak, że nie jesteśmy w ciele, lecz i w duchu, że to nowemu sercu umysłowi i woli pan w słusznym czasie obiecał królestwo. Jesteśmy w stanie zrozumieć, że żadne zewnętrzne wpływy nie mogą kolidować z naszymi prawdziwymi, duchowymi interesami, ani przeszkodzić w osiągnięciu chwały królestwa, którą pan obiecał swoim wiernym. Tylko utrata zaufania do pana i niewierność może oddzielić nas od jego miłości i obietnic. Reprint nr 3231 Komentarz epifaniczny. Ogólna nauka biblijna na temat poświęcenia, a także doświadczenia Jezusa, Pawła, Tymoteusza, Epafrodyta i każdego innego wiernego dziecka Bożego dowodzą, że ten werset nie odnosi się do zła ziemskiego. Oczywistym jest więc, że odnosi się on do duchowego zła przed którym Bóg chroni tych, którzy do niego należą. Wszystkie rzeczy działają dla dobra duchowego życia wiernych. Boskie obietnice i nasze doświadczenia o obficie to potwierdzają. Któż ze świętych wielokrotnie nie doznawał radości z tego powodu? Bezpieczeństwo wiernych jest opartą na doświadczeniu Pocieszającą doktryną biblijną, która może uczynić nas mężnymi i radosnymi w każdym doświadczeniu, pomyślnym czy niepomyślnym. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Kioba rozdział 17, werset 9 będzie się trzymał sprawiedliwy drogi swojej, a kto ma czyste ręce, przyczyni mocy. Psalm 37, werset 24. Gdy padnie, nie stłucze się, albowiem Pan trzyma go za rękę. Jego. Psalm 138, werset 8. Pan wszystko za mnie wykona. O Panie, miłosierdzie Twoje trwa na wieki, sprawy rąk Twoich nie opuścisz. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 13. Ale kto wytrwa aż do końca? ten zbawion będzie. Ewangelia Marka rozdział czwarty wersety od trzeciego do ósmego. Oto wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał. I stało się, gdy rozsiewał, że jedno padło podle drogi, a ptaki niebieskie przyleciały i podziobały je, drugie zaś padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi i prędko weszło że to iż nie miało głębokości ziemi, a gdy słońce weszło, wygorzało, a iż korzenia nie miało, uschło. A drugie padło między ciernie, i wzrosły ciernie i zadusiły je, i nie wydało pożytku. Drugie się padło na ziemię dobrą, i wydało pożytek bujno wschodzący, i rosnący. I przyniosło jedno trzydziesiątny, a drugie sześćdziesiątny, a drugie setny. Ewangelia Łukasza rozdział dziesiąty werset czterdziesty drugi, ale ci jednego potrzeba. Lecz Maryja dobrą cząstkę obrała, która od niej odjęta nie będzie. To rozdział dwudziesty drugi wersety trzydziesty pierwszy i trzydziesty drugi, i rzekł Pan, Szymonie, Szymonie. Oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę, ale ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty niekiedy, nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. Ewangelia Jana rozdział szósty werset trzydziesty dziewiąty, a ta ci jest wola onego, który mnie je posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił ale abym to wzbudził won ostateczny dzień. To rozdział dziesiąty, wersety dwudziesty ósmy i dwudziesty dziewiąty, a ja żywot wieczny daję im i mi nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki ojca mego rozdział piętnasty, wersety czwarty, siódmy i dziewiąty, mieszkajcież we mnie, a ja w was, jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w innej macicy, także ani wy, jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Jako mi umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was, trwajcież w miłości mojej. Rzymian rozdział ósmy wersety od 33 do 39 Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i z martwych wstał który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie, czyli ucisk, czyli prześladowanie, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli miecz. Jako napisano: Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy. Poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pierwszy Korentów, rozdział pierwszy, wersety ósmy i dziewiąty, który Was też utwierdzi aż do końca, abyście byli bez nagany w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny Ci jest Bóg, przez którego jesteście powołani ku społeczności syna Jego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Efezów, rozdział szósty, werset trzynasty. A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a wszystko wykonawszy, ostać się. Kolosensów rozdział pierwszy wersety dwudziesty drugi i dwudziesty trzeci Ciałem własnym swojem przez śmierć, aby was wystawił świętymi i niepokalanemi. I bez nagany przed obliczem swojem, jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja Paweł stałem się sługą. Drugi Tymoteusza rozdział czwarty, werset 18 a wyrwie mi je Pan z każdego uczynku złego i zachowa do Królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Żydów rozdział 12 wersety od 11 do 13 A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Prze to opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie, a czyńcie koleje proste nogami waszemi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Pieśni 120, 99, 63, 110, 293, 294, 328 Wiersze Brzasku 210. Gołębica Oblubieńca. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 4767. Pytania, jakimi były moje doświadczenia bieżącego tygodnia w odniesieniu do zacytowanego tekstu, jak zostały przyjęte, jaki był wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.